Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Łosice Info. W tym odcinku zobaczycie Q&A z pytań z posta na naszym Facebooku. To wy zadawaliście pytania. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę oraz komentarzy. Zapraszam do oglądania. Magdalena pyta, kto jest obecnie właścicielem redakcji? Właścicielem, jak i założycielem, jak i pomysłodawcą jest Sylwester Rypina i jest tak niezmiennie od samego początku istnienia portalu. Jakub pyta, jak przełamać strach przed zagadywaniem do obcych ludzi i nagrywaniem przed kamerą? Kurczę, nie ma na to złotego środka, nie ma na to żadnego rozwiązania innego niż robienie tego po prostu. Jakby trzeba się przełamać i im dłużej to się będzie robiło, tym bardziej to powszednieje i robi się takie normalne i nie zwracać na to uwagi nawet wtedy. Mi nawet jakby w takim codziennym życiu bardzo pomogła praca z kamerą, bo nie boję się ludzi aż tak bardzo, jak bałem się przedtem. Klaudia pyta, jak wygląda typowy dzień w redakcji Łosice Info? To nie jest pytanie do mnie, tylko raczej do Sako, no bo to on w sumie głównie siedzi tutaj, jeśli chodzi o dni w tygodniu, tak? Ja przychodzę tak naprawdę tylko jak mam jakąś sprawę, albo jak nagrywamy. I Sako, możesz, jak chcesz się wypowiedzieć. Jak wygląda typowy dzień w redakcji? Zapraszam. Także typowy dzień w redakcji wygląda tak, że o godzinie mniej więcej 9 rano redakcja jest otwarta. Cóż, ja przychodzę, zaczynam dzień od zaparzenia kawy. O czym już wspominaliśmy na naszym fanpage'u, że mamy rewelacyjną kawę, więc jak ktoś ma ochotę przyjść i spróbować dobrej kawy, to zapraszamy. Później, no typowa praca redakcyjna. Współpraca z panią redaktor naczelną, panią Joanną Gąską odnośnie postów, które są publikowane na Facebooku, odnośnie artykułów, które są tworzone, harmonogram, co, kiedy, jak ma się pojawiać na stronie internetowej, jak i na fanpage'u na Facebooku. Czasami obróbka zdjęć, czasami przyjmowanie ludzi, którzy przychodzą tak nawet zagadać, brzydko mówiąc, o pierdołach, a czasami przychodzą do nas z poważnymi tematami, bo są ludzie, którzy już się zgłaszają do nas i do tego zachęcamy, że jeżeli macie problem albo jakąś sprawę, z którą chcielibyście się podzielić, albo żeby redakcja Łosice Info się tym zajęła, to serdecznie zapraszamy. Jesteśmy otwarci od godziny 9 co najmniej do godziny 17. Bywa tak, że jesteśmy otwarci do 20, jeżeli jest taka potrzeba. I czekamy na Was. No i tak naprawdę to jest taki dość luźny dzień. Jeżeli nie ma wydarzeń w mieście, jeżeli nie robimy relacji, tak jak Julek wspomniał, bo też zajmuję się czasami operatorką kamery, bądź robieniem zdjęć, chodzimy we dwóch na różne wydarzenia, bądź czasami we trzech, albo we czworo, bo też jest z nami Marcel, który tutaj siedzi za kamerą, uczy się i robi duże postępy w tym, żeby nasze filmy wyglądały coraz lepiej. No i to w zasadzie tyle, tak naprawdę. No też kontakt z reklamodawcami, z osobami, które szukają miejsca na naszych stronach internetowych, do czego też Was zachęcamy, żebyście się zgłaszali do nas, czy przez Facebooka, czy przez maila odnośnie wykupienia reklamy na naszej stronie, czy to Facebook, czy YouTube, czy strona Łosice Info, a także TikTok, który zaczyna całkiem fajnie funkcjonować w naszym wykonaniu. To tyle. I dziękuję ślicznie. Możesz jeszcze podać maila, na jakiego mają się zgłaszać. Mail to jest reklama@losiceinfo. Teraz tutaj pewnie gdzieś Wam się pokazuje ten mail. Zachęcamy. Jak najbardziej. Olek spytał, co Wam sprawia najwięcej frajdy podczas tworzenia filmów? Mi osobiście uczestniczenie w tych wydarzeniach, z których robimy relacje, mi najprzyjemniej się właśnie robi ten typ filmów, gdzie jakby jesteśmy obecni na jakimś wydarzeniu. Czy to są mecze, czy to są jakieś wydarzenia kulturalne, kulturalne czy kulturowe? Nie wiem. W każdym razie to jest to, co przynosi jakieś tam szczęście, powiedzmy, bo jednak jesteśmy w stanie udokumentować życie Łosic po prostu i to jest moim zdaniem piękne. Kamil pyta, dlaczego panowie z redakcji są tak diabelnie przystojni? To już raczej nie pytanie do mnie, tylko do Sako. Myślę, że to on jest zdecydowanie najprzystojniejszym reporterem. Słuchaj, ja nie mam więcej ciuchów, to może być ja oddechu, bo tak po co? To może coś dziś tu wynajdę. Ewa pisze,
A fakty można stwierdzać? To kocham panią redaktor za dobre serce i humor. Oczywiście pozdrawiam wszystkich. My również pozdrawiamy i dziękujemy za takie słowa. Oleg pyta, co trzeba zrobić, żeby dostać pracę w Łosice Info? Z tego, co mi się wydaje, mieliście przyjść razem z bratem do nas w czwartek o 12, jednakże nie zjawiliście się na rozmowę rekrutacyjną, więc straciliście swoją szansę. Szansa przepadła. Koniec. A tak totalnie na poważnie, to nie szukamy nowych pracowników etatowych. Ten skład, który tutaj teraz jest, wystarcza w zupełności. Lecz jeśli ktoś chciałby przyjść, zobaczyć jak wygląda praca w redakcji, to Sako zaoferował, że może was tutaj ugościć pewnie pyszną kawą i jakimś ciasteczkiem. Więc jeśli ktoś ma taką ochotę, zapraszamy. Aga pyta. Skąd u pana biorą się nowe pomysły na nowy materiał? To różnie, jakby to nie jest tylko, to nie są tylko i wyłącznie moje pomysły. To jest zasługa całej redakcji, głównie pani redaktor naczelnej. To ona jednak dawała najwięcej pomysłów na sondy, w szczególności. No a takie materiały typu relacje to wychodzą naturalnie. Coś się dzieje, to my tam jedziemy i nagrywamy relacje. Czyli podsumowując, pomysły dostarcza samo życie. A jeżeli wy macie pomysły na jakieś materiały, to możecie pisać w komentarzach na Facebooku albo YouTubie, czy też w wiadomości prywatnej. Zachęcamy do tego, ponieważ będziemy dzięki temu dostarczać takie materiały, jakich oczekujecie. Było to już ostatnie pytanie z tego posta, które zadaliście. Więc to wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapek w górę pod tym odcinkiem. Zachęcam również do zostawienia komentarzy z propozycjami na przyszłe odcinki. Do następnego!